A więc widzę, nareszcie przychodzi ten dzień, w którym wszyscy z nas będziemy jeść Wigilię, bo dzisiaj mamy 24 i w dzisiejszym odcinku spędzicie z nami, można powiedzieć, czekanie do tej pierwszej gwiazdki. Jeszcze jest jasno, więc jeszcze nic nie będziemy robić, ale na samym wstępie widzę, wesołych świąt wam życzymy, oczywiście smacznej Wigilii. No i co, oglądnijcie ten odcinek i już gaście na dzisiaj prawdopodobnie i tam pomóżcie coś rodzicom i tak dalej. Także tak, witamy pana Zakrzaka, siemanko, siemanko. Siemanko, kłaniam się, witam od 25 sekund i już mi głowa boli, witam. Melo. Siemano, siemano. Słuchaj, Zakrzak, sprawa wygląda tak, że ostatnio szykowaliśmy się i tak, chodź za mną, ja ci tu pokażę, co udało mi się przygotować. Mamy tak, mamy pszenicę, mamy tutaj klepo jagody, mamy no wszystko tutaj, wszystko co mieliśmy do posadzenia, no to Rafa tutaj wszystko posadził, także możemy to teraz pozbierać i możemy przygotować sobie jakieś fajne potrawy, no bo jest rano na tą chwilę, więc no w ostatnim odcinku też Zakrzak przygotował stół i tak dalej i widzowie, zostawcie świąteczną łapkę w górę. Każdy, kto dzisiaj ogląda ten odcinek, no to no, po prostu zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasze kanały i dokładnie w tym miejscu spędzicie z nami dzisiejszą Wigilię. Tylko w sumie tak wygląda na to, że noc już powoli się zbliża. Ona za chwilę będzie, więc musimy się pośpieszyć, Zakrzak. Ej, a u ciebie zawsze jak to działa? Jak jest ciemno, to się zaczyna jeść, czy jak? Właśnie u mnie tak to działa, że w sumie działa to tak, jak się dogadamy. W sensie, no na wieczór, tak koło 18, czasami o 17, w zależności czy gdzieś jeszcze jedziemy, czy zostajemy w domu. Tym razem, co ciekawe, zostajemy w domu i nigdzie nie jedziemy i po prostu spędzamy sobie chyba, no można powiedzieć, w swoim gronie, plus idziemy pewnie szybko spać, a później na pasterkę. Czy ty się wybierasz na pasterkę? Halo? Może, może się wybiorę, tylko zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Mamy do przygotowania jedzenie. Zakrzak, ty dzisiaj jesteś odpowiedzialny, będziesz pichcił. Musimy zastanowić się, co możemy sobie ugotować, w sensie co jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy w stanie zrobić jajko sadzone, to będzie ok. Kukurydzę jesteśmy, kolbę kukurydzy. Fajny by był pikantny burger, ale on jest z mięsem. Napiszcie w komentarzu, czy wy jecie potrawy mięsne, no pewnie na pewno nie. Więc Zakrzak, nie wiem, po co ty to mięso robisz, co ty tu robisz? Halo? Co ty robisz? Ja jem malinę przecież, patrz co mam w ręce, malina. Malinka, no tak. Ja lecę po, lecę do kur, bo kury trzeba pogłaskać i zobaczcie, już się robi ciemno, więc my tak można powiedzieć, nie do końca jesteśmy gotowi na to wszystko. Weźmy sobie tutaj ją pogłaszczmy, będziemy mieli jajka. I panie Zakrzaku, czy my w ogóle mamy coś do podzielenia się, w sensie opłatek mamy, cokolwiek? Czy nic? Możemy podzielić się, poczekaj. Czym my możemy się podzielić? No może na przykład, malinami. A nie da się zrobić chleba? Nie da się jakoś zrobić chleba czy czegoś takiego? Ej, jest. Ja mam chleb, ale... Ale no to był... No, powiem tak, ten chleb... No nie był na dzisiaj, ale on jest w pewnej skrzynce. No, nie wiem, czy domyślam go się. Domyślam się. Ja mam tak, mam klepo jagodę, którą możemy dynią. Dynią się możemy podzielić na przykład, no bo deskami też możemy się podzielić, ale desek się nie da zjeść. Ja jeszcze zobaczę, co my tutaj mamy w skrzynkach. Myślę, że ktoś nas odwiedzi, czy nie? No ogółem byłoby spoko, jakby jakiś nieproszony, no, może nie, że nieproszony, ale bardziej niespodziewany gość. Przyznałeś się. To on jest, nie? Ale jakiś niespodziewany, no zobaczymy, no, może ktoś się zjawi, nie wiem, może jakiś widz wbił na serwer i nagle się zjawi, też nie wiem, nie wiadomo. Ja zabieram tutaj jagódki, to możemy sobie zabrać. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy w skrzynce. Jura, raczej nie. Zakrzak dzisiaj podobno i czytasz, i śpiewasz kolędy, to prawda? Czy nie? Freestyluję, no, freestyluję kolędę. Słuchajcie, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy trochę jedzenia, mamy jagódki, mamy kolby, ej, kolba kukurydzy by była dobra, to chyba nie wiem, czy to jest w czekoladzie. To jest chyba w czekoladzie, nie? Czy nie? Nie, tak? A ona nie jest po prostu jakaś taka przypalona? Znaczy, bo kolba kukurydzy jest zielona, ja widziałem na polu dużo. A to jest smażona! Po prostu. W sensie, ale to no. Ona wygląda, jakby ją w czekoladzie smażyli trochę, nie? Może to trochę. Jest akurat w czekoladzie. Ja pozbieram tutaj jagódki, proszę bardzo. Niech sobie tutaj nam rosną kolejne rzeczy. Ej, co to jest? Otwórz pusta grządka. Aha, tutaj nam nic nie urosło, co ciekawe. Nie wiem, co tu się stało. Halo? Ej, tu też tu niczego nie masz? Gdzie? No tutaj, w tym miejscu. Tu. Tu jest dynia. A nie, pusta... Jak to pusta? A może właśnie... to dopiero rośnie? Ej, bo to nie wyrosło jeszcze, to rośnie, musi wyrosnąć, ale deszcz pada, to nawodni, to dobrze. Ja tutaj zbieram wszystko, co się da. Ja bym się jeszcze zastanowił, czemu pada deszcz, a nie śnieg? Zawsze jest tak, że się czeka na ten śnieg, a pada deszcz, a na zimie pada teraz śnieg? Sprawdźmy to. Dawaj, chodźmy sprawdzić, co tam... W sumie?
Ty, ej, powinien. No bo to by było bez sensu, gdyby tam padał deszcz, znaczy się, to by było to tak. Co ty robisz? Ej, jajko od kury, to by było bez sensu, jakby padał deszcz. Sprawdźmy to. Szkoda, że nie pomyśleliśmy w ten sposób, że pójdziemy sobie na zimę zrobić taką, no taką... Ale nie, zrobimy co innego. Słuchajcie, oglądajcie do końca. No bo tak, za niedługo wielkie plany. Wyruszamy na zimowy biom. Co ciekawe, bo jak widzieliście w ostatnich odcinkach, gdzie szykowaliśmy sobie prezenty, które będziemy otwierać jutro, doszło do czegoś. Wy chyba jeszcze nie wiecie, o co chodzi, ale za niedługo się dowiecie. I to mocno. Zastanawiam się, o czym mówisz. Nie może mi to do głowy przyjść, ale nie wiem w sumie dlaczego. Jakoś się rozkojarzyłem, bo chciałem ci coś dać. Szybko, chciałem ci coś szybko dać, bo to jest bardzo pilne. To jest bardzo pilne. To dawaj, to dawaj. Prezent przedwigilijny. Prezent przedwigilijny. Masz tutaj po pierwsze musisz to zjeść, a po drugie musisz to ubrać. O. Ej, dobra, dzięki ty, ale rzeczy dostałem, bardzo dziękuję, ale muszę ubrać, gdzie to mam dać? A, wyposażenie. No i panie kapitanie, no o to chodziło. Dobra, wypijmy sobie jeszcze trochę mleka i może to nas uleczy. No i mamy wszystko. Czyli my tu już możemy sobie normalnie chodzić, nie? Ej, dlaczego ja dalej czuję zimno, jak zjadłem papryczkę? Tu jest jeszcze zimniej, przy wodzie, wiesz? Musimy od tej wody odejść. Aha. Na to wygląda. Okay. I tak, słuchajcie, no wigilia, bo my musimy wracać, bo już gwiazdki, także zorza, patrz jaką mamy zorzę tak swoją drogą. Mega mi się to podoba. No właśnie, widzę, jak na Islandii. Też wydaje mi się, że dzisiaj będziemy mieli nieproszonych gości, których już można zobaczyć obok nas. Mam nadzieję, że oni nie... Uratujmy może tą owieczkę, bo podobno w Wigilię zwierzęta mówią... Aha, nie zdążyliśmy. Ona chyba już sobie nie porozmawia, tak mi się wydaje, nie? Ej, w ogóle, ale... wiesz jaki ja mam miecz? Wiesz jaki ja mam dobry miecz? Stary, musisz sobie zrobić taki. No to człowieku, no powinieneś mi tu... co? Skąd ty masz... Ej, czekaj, bo ja chcę go bić, a łopatą kopię przy nim, nie? To ja to jestem dobry. Oj. Współczuję im trochę, nie zjedzą Wigilii, ale dobra. Trzeba było nie podskakiwać. Kura. Możemy tą kurę jeszcze wziąć, bo trzeba zrobić jajka sadzone. Chodź, kurka, chodź. I czy ja jej naprawdę nie dogonię? Nie wiem, może jest za szybka, ale ją goniły szkielety. Wejdźmy do góry, lecimy za krzak, bo żebyśmy zdążyli jeszcze dzisiaj zjeść, bo jest noc, także słuchajcie, robimy jajko. Co ciekawe, tutaj pada deszcz. Tam deszcz nie padał. O co chodzi? Deszcz może zamarzł w powietrzu, ale no nie, no bo wtedy grad by spadł. No co? Właśnie nie rozumiem tego trochę, ale dobra, słuchajcie, zróbmy jajko sadzone. Ty, Zakrzak, możesz ubierać tam stół, bo mamy... Jest marmur, nie wiem, czy ty widziałeś. Jest marmur, także weź tam wskocz i zrób talerze. Bo chyba się da z talerzy zrobić. Talerzy z marmuru? Chyba tak mówiłeś ostatnio. Wykorzystaliśmy marmur na talizmany w tym problem, więc... Aha, to już nie ma w ogóle? Nie ma marmuru ani jednego? Nie ma marmuru ani jednego, bo wykorzystaliśmy, ale ja myślę, że marmur wcale nam by się nie przydał. Ja tutaj upuszczam już na stół wigilijne potrawy, jakby coś, więc możesz zaraz przyjść i tutaj już jest dużo przygotowane, naprawdę dużo. Słuchaj, ja teraz robię jeszcze kolbę kukurydzy, zmieńmy schemat, zróbmy taką prażoną kukurydzę, taką smażoną kukurydzę. Minęła jakaś chwila i mamy tutaj kukurydzka. Kukurydzka nam się robi. Ja załatwiłem jeszcze mleko, w sensie miałem tego troszkę więcej, ale już tego nie mam. Jeszcze tu zobaczmy, co byśmy mogli stąd pozabierać. No chyba wygląda na to. O, jest, dobra, jest jeszcze jedno mleko, to będziemy mieli po mleku. Wezmę jeszcze dynię, to będzie dobre. No i mam inne jedzonko. Co ty tam przygotowałeś do jedzenia? Masz coś? No, czego ja nie przygotowałem? Słuchaj, zapraszam, stół pełen. No może 12 potraw tu nie ma, ale jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, ja tutaj jeszcze sobie powsadzam rzeczy, które mi nie będą potrzebne. O, pszenicę mam. Oj, gościu, weź odejdź. Czemu mi nikt nie pomaga? Weź za krzaka tam troszeczkę. O, dobra, tam mi pomoże na pewno. Bardzo dziękuję, elegancko. Ja się jeszcze cofam na sekundę i idziemy do stołu. Także Zakrzak, weź tam już, szykuj sobie do śpiewania jakiś... Jak to się nazywa do śpiewania? Jak to? To się nazywa... w sensie piosenkę? Śpiewnik? Nie, jak to się nazywa? Tam gdzie... Jak? Nie wiem, czy... Na podwyższeniu śpiewał? Nie, z czegoś śpiewasz. Ej, nie wiem jak to się nazywa, tak szczerze. Nigdy tego nie używałem. Ale, no i to jest elegancko. Dobra, wykładamy jeszcze tutaj na stół mleko. Dajmy może jedno tak. Gdzie ono?
Ej, bo ja podnoszę te wszystkie rzeczy. Muszę stąd odejść chyba. Weźmy, wyrzućmy, co my tutaj jeszcze mamy. Jajko sadzone, proszę bardzo. Grzyby przygotowałem. Trochę owoców. No i... Ej, a pszenicę da się zjeść? Może z niej się robi chleb? A może? Tylko w czym? Tylko w czym? No właśnie czekaj, aż chcę sprawdzić, bo mam 20 pszenicy, ale... No chleba to ja tutaj nie widzę. Na pewno nie w grillu. Powiem ci tyle, panie kolego. Sprawa wygląda tak, że ja już jestem głodny. Ja nic nie jadłem przed Wigilią. Napiszcie, czy jecie coś w ogóle przed Wigilią. Zostaje mi 3 paski, więc jak już zgłodnieję... Ty! Czy wychodzi? Zakrzak chodź, bo zaraz dzień będzie kolejny. Dawaj, dawaj na Wigilię, gościu. Co ty to? Elo. Elo. Które bierzesz siedzenie? Lewe, prawe? I no jako, że ty szykowałeś, to ty sobie wybierz, gdzie chcesz. Możesz sobie też wybrać jedzonko, jakie chcesz. Ja sobie, dobra, siądę tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. O, trochę dzień mi się pochowało do tego. No to co, słuchajcie, zaczynamy jeść. Zaczynamy się najadać. Proponuję uzupełnić całe życie. A później będzie... A właśnie, kiedy się składa życzenia? Przed czy po? Bo zawsze nie wiem. Jak się łamie opłatkiem. To po... Czekaj, przed? No właśnie. Czekaj. Przed. Przed, no to co tam wcinasz, Zakrzak? Ja ci życzę wesołych świąt. Wesołych świąt ci życzę. Wesołych i nie ginięcia w kopalniach. Ej, co mi wyrzucasz? Dobra, jemy. Aha, nie no, zapraszam, chłopie wyrzuca z kałupy. Chodź. Słuchajcie, ja zaczynam od kolby tutaj kukurydzy. Dla ciebie mam jajeczko, proszę bardzo. Pyk, proszę bardzo. Adziena. Opa, dawaj po jajeczku sobie zjedzmy. I ile to jajeczko da? No coś tam da chyba, co? Może jakieś serca? Wow. O, ono daje speeda. Tak w ogóle. Co? Jajko daje speeda? Ty, już dzień. Ale co to tak szybko? O nie, koniec kolacji. Dawaj jeszcze coś tutaj zjemy. Przeimprezowaliśmy. A gdzie pasterka, ty? No właśnie, tu chyba nie było przewidziane, ale dobra, przejdźmy do kolejnego jedzenia. Mleko dla ciebie tam przygotowałem, możesz sobie zabrać. Ja sobie zabiorę klepo jagodę, sobie też tutaj coś zjem. No i co, czekajcie, dajmy sobie to tak, ja mam tego 12, nie wiem czy to... Ty, a co ty robisz? Chciałem ci mleko wyrzucić, a się okazało, że to pochodnia. No daj jedno mleczko. Wy widzowie napiszcie, co wyjecie. Opa. Wypiłem niechcący. Wypiłeś mleko? Tak, bo ja, wiesz, lubię mleko. Dawaj, ja ci tam wyrzuciłem grzyba, więc możesz sobie tego grzyba... A ty, tego grzyba się nie da zjeść? Ej, czemu tego grzyba się nie da zjeść? Może trzeba uprażyć, także nie no... Się. Chłopie, ty trujące grzyby przyniosłeś na Wigilię, co ty robisz? To wcale nie jest ten muchomor sromotnikowy w ogóle. W ogóle? Uciekam, nie było mnie tu. Hej, co on mi chciał zrobić tą Wigilię? Słuchajcie, została nam papryczka. Czy ja tu mam jeszcze coś dla Zakrzaka? No tego może mu nie będę dawał Wigilię. Dajmy jeszcze... O, może upuśćmy sobie tak, proszę bardzo. Kto to tak tańczy? No właśnie ten farmer. Ej, on przyszedł do nas jako gość. No to niech coś zje. Grzyba niech zje tego. O, masz grzyba. Ej, ale co? Ciekawe co to z tym grzybem, nie? Co on daje? A, on siadł stary z nami! Ej, co jest? Chłop to nas co jest grane? Ej, ale my teraz nie mamy krzesła. Czekaj, ja dorabiam. Czekaj. O, pyk. Dobra, masz. Ej, co jest? On z nami się przy... No nie myślałem, że ktoś przyjdzie. No nawet jakby tutaj ktoś pomyślał, że może przyjdzie, to jak to zrobić? No on faktycznie przyszedł do nas. Dobra, dajmy mu coś jeszcze. Ja mu daję jedną paprykę, tylko on chyba jest najedzony na to wygląda. W ogóle co ty tu robisz, człowieku? Kliknijmy sobie C. Ej, nie działa to. O, dobra, działa tak. A co to jest to C? O co to chodzi? To jest... co to jest? To jest... No tak, to jest takie schylanie. Czekaj. O. Pyk. No? A co zbudowałem? Świąteczny prezent dla ciebie. Co tam będzie? A ten dalej siedzi. Ej, no mamy wigilijnego gościa. Co jest grane? Ale my już prawie wszystko zjedliśmy. On nie chce nic zjeść. Być może nas po prostu odwiedza po Wigilii albo coś takiego. Ej, fajna ta szafa. Szafa, komoda, patrz, tu normalnie można rzeczy chować. Ej, to jest dobre. To jest serio fajne. To jest bardzo dobre. Zróbmy tak, że to, czego nie zjedliśmy, dajmy do szafy na kolejny za rok, widzowie. Dokładnie w tym miejscu zjemy Wigilię. Pewnie ta seria potrwa tyle, więc będziemy jedli ją w tym samym miejscu. A co z chlebem? No, wydaje mi się, że wiesz co, do chleba musimy zbudować, z tego, co mi się wydaje, tak patrzę tu w narzędzia, młyn zbożowy, żeby zrobić mąkę pewnie
i do mąki jeszcze coś będzie trzeba dodać, nie wiem, jakąś wodę, może coś, ciężko powiedzieć. Dobra, no to co, jest po, zapraszam, po Wigilii i co po Wigilii? No, jakby się nie ściemniło, to byśmy może jeszcze gdzieś poszli, ale sprawa wygląda w ten sposób, że mamy dla siebie prezenty i te prezenty będą otwierane w kolejnych odcinkach, dokładnie tak, w kolejnych odcinkach zobaczycie, co ja przyszykowałem i teraz tak, ja przyszykuję coś jeszcze, zanim Zakrzak będzie otwierał ten prezent, bo Zakrzak będzie otwierał swój w jutrzejszym odcinku, ale ja zrobię tak, że jeszcze przysiądę i coś fajnego postaram się zdobyć dla niego, więc Zakrzak, ty jak będziesz chciał, to też możesz coś zawsze dodać w tamto miejsce, nie wiem, czy ty już wszystko masz, czy nie? Ło, panie, ja już nawet chyba nie mam czego dodawać, ja mam full mocny prezent, ale ja mam naprawdę mocny. Co ty gadasz, no to w takim razie widzowie, no ja jako, że tutaj mocno jeszcze musiałem popracować, widzieliście, miałem dużo roboty w ogródku, no, a właśnie... Ej, właśnie, jeszcze ale mam pomysł. Dobra, widzowie, także to by było na tyle. Dzisiejsza Wigilia tak minęła. Dajcie znaka, jak wy się tam szykujecie. Oglądajcie odcinek jutro u Zakrzaka, bo będzie otwierał swój prezent. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, wesołych świąt. Hej! Siema!